Hello, witam wszystkich serdecznie, tych, którzy Nie będą macie to jakiś później pomysł? oglądać na YouTubach, bo na pewno tak będzie, tak wierzę w to. Panterę by rozstawił. By ją rozstawił. Oni od tej strony są. Jaki macie plan, chłopaki? Ja tylko matę. Z maku. Trzeba go tu przenieść tam. Dobra, jeden. Jeden. W sumie dobry pomysł. Wiesz, o to jeden tam górą pojedziemy. Od pleców. Od D, no i na plecki tam idealnie. Mako, w ogóle wiecie, że Korwin ma dziś urodziny? To, że kto? Że Korwin ma urodziny. Które, 90 już? Nie wiem. To jest chyba nie latają. Kurde, szybciej jesteś. Ktoś tam lata? Bo ja widzę, że wy sami tam w tym powietrzu. Właśnie widzę. Wyleciał raz i tyle. A czemu wy sobie jeden jedziecie? Czemu się na dwa rozbić? A, jakoś tak. Stwierdziłem, że objedziemy ich, wiesz? Tylko, że ty jesteś szybszy. No, Welp, co ci powiem? Czym ty headserem jedziesz? Tak. No to hopie to. To było powiedzieć, to bym cię pchał tam. Byśmy jakiś, wiesz... Zamontowali jakąś, nie wiem, linkę holowniczą czy coś. Ja szukam maku, który lata. Muszę znaleźć teraz maka i się z nim sterzyć. Dobrze. To jest dobry plan. Nasza szkoła. Ale powiem ci, za jakieś 15 sekund już będzie cię unikał. Dobrze, niech wie. Niech się boi. To brzmi jak dobry plan. Ty! Drain do mnie zaczął strzelać. Jad jeden, no. Ty mnie zestrzelił, w sumie lipa by była. Pierdzam. Trochę. Okej, no ja nie widzę tu żadnych czołgów. No jedynie jest na dwa. No nie, obsrani są. Boję się mojego hecera. Na pewno. Też bym się bał. Rekharda w tym panterze i w hecerze. Dwóch bobów, nie? Bombików, którzy jeżdżą, kurde, po respach. Jest z Baitulinowymi panterami. Tak sobie ostatnio opinię czytałem. No. Nie? Bardzo dużo osób się skarży, że to jest pay to win gra. Tak? Szkoda, że się... Tak, bardzo dużo osób pisze, że jest pay to win. A przepraszam, co tu można kupić za golda, czego nie można kupić za kredyty? Bo ja nie rozumiem do końca. Złoto jedynie może przyspieszyć coś. No ale tak poza tym to wiesz. Wszystko możesz za kredyty kupić. Nie wiem, przecież ostatni rok, kilka lat temu, nie wiem, przecież dali wszystkim, czyli wszystkich żołnierzy. No. Bo wiesz, no nie wiem, ludzie są dziwni. Też tak uważam. No to pewnie dlatego, że dużo grindu trzeba. Nowy gracz musi bardzo dużo grindować i sprzedaż nie wie, jak i co się grinduje, nie? Na przykład, znaczy, ja ci powiem tak. Jak sobie robię... Teraz nowi gracze to i tak mają mało do jakby roboty. Tak szczerze powiedziawszy. Bo ja pamiętam, jak ja zaczynałem, to dostawałeś jednego kurwa piechura i bujaj się z wszystkim od początku, nie? Tak, a teraz dali wszystkich żołnierzy i no. Tak, no i to też jest trochę inaczej, nie? Gdzie na czołgistę się zbierało kuźwa tydzień czasu. Nie wiem, ja czołgistę kupiłem za złoto. Tak, czołgistę kupiłem, kiedy była promocja pod złotami na postacie. Że ja pamiętam, jak kuźwa kupienie czołgisty, to nie pamiętam, 500 000 chyba kosztowało? To wcale nie. Czołgista 120 000. Ale no. No teraz, a kiedyś ile był?
A kiedyś to ja nie wiem, tak dawno nie grałem. No, to na początku jak skończyło się to, że mogłeś przebranżowić sobie postać, to jak dobrze pamiętam kupienie ciągu, to chyba 500 000 było. Jakoś tak. Nie wiem, pewnie. Właśnie żołnierz dostał APCR-em chyba. Wysokami mam jakiś aktywach, a tu mam 5 czołgów do skasowania. Ja tu nikogo nie widzę. No, właśnie zapraszam po to dwójkę. O, dziękuję, BT-7. Weź o, jest tu BT-7. O, widzę coś. O, no dobra. Last BT-7 shot'a zrobiłem mu w dupkę. O, Cambridge'a mi. O Jezus, o, BT-7. Jezus, silnik od tyłu. 6 czołgów nie zrobiło. Jednak, o, i no, jeszcze bazuka. No cóż, trzeba bazukę wziąć. O, ten D6 stoi. Tak mi przykro. O, zrobiły 4 T26 i jeszcze antitank. Także wyparowałem. Chłopaki, ja chyba okulary wezmę, bo ja nikogo nie widzę, nie? No, jak ja donawalam do wszystkiego. To coś pooznaczajcie, bo przecież... Daleko stoisz. Trochę daleko, no. O, jedzie coś. Kurwa, w drzewo trafiłem. Dobra, dostop. O, czołg jakiś tu stoi. A, już zniszczony. Był i się zmył, że tak powiem. No, trochę tak. No, to trochę... Fajna pozycja, można trzymać dwie flanki. Ja trochę tutaj Amerykańców łoję na respie. Ja mi udaje, że łoję. O, wow, dostałem czegoś. Wcześniej się nawet z karabinem jak z paket pistola zrobiłem. Gdzie uciekasz? Wracaj tu. Ej, bo gaz tu jedzie. Co tam gaz? I zablokowałem się na tym. Ale bez sensu. Zablokowałem się na kamieniu. Co? Nie. To do chuja. No jak zrobili spawn kamieni, to każdy niemiecki pojazd się zakinuje na tych, nie? Ale tutaj idzie żołnierz. Lata, nie? Słynna pantera, która zatrzymuje się na kamieniu. Ty no, bez jaj. Albo tygrys królewski, który na minimalnej extensji kamieni. Ej, bo dostałeś bazuki, nie? Pomóc. Jakiś typ ogólnie. Nie, ten przejść się robi. No znowu na kamieniu utknąłem, kurwa. Co jest do chuja wafla? Aha, jakiś, tu BT-7 jest. Jakiś typ strzela mi w ten. Strzela mi w wieżę z Grisgana i myśli, że mi coś zrobi ten. No, ja z falszym jak raz liście 176. Kurwa. Wystarczy tylko strzelać w amunicję tam, jak się wejdzie na górę. Dobra, koniec zabawy, ładuję hajeki. No, ale musiałbyś trochę strzelać, nie? Koniec zabawy, ładuję hajeki. Na O2 wyjechał ciąg. Ktoś, nie, ma, ktoś do mnie strzela. Ej, widzę BT-7, widzę BT-7. No nie ruszę, jeszcze mi rozwali gąsienica teraz, nie? Też. No nie ruszę, no. Kurwa, no bez sensu. Ale wiele widzę. Jezu, po lewej bazuka, po prawej BT-7. Jakbym miał hejka, to bym się strzelił pod nogę, nie? Serio. Fajnie. Jest mój ketenkot. A jeszcze, kurwa. Nie wiem. Grefciu, potrzebujemy cię tutaj. A ja potrzebuję was tutaj. Kurwa, ja się wokół kamienia kręcę. O Jezu, ile granatów tu mi pod tupę ktoś rzucił. Amerykanie wbiegają tutaj całą ja pierdolę. Dasz radę. Trzeba czekać do końca. No ty, no co zrobię teraz? Przecież nie wycofię rozstawiania, bo to bez sensu. Co, będzie musiał coś się skasować. No. Już jadę. Jakbyś mógł
wiem, albo mnie rozwalić, albo ich rozwalić i mnie przepchnąć stąd. Byłoby kurwa przyjemnie. Za chwilę tam podjadę, jak mi się uda przebić przez X-Pawna. No dobra. Jeszcze tam w czołgi walę, nie? Jakby luz, ale... Masz czołg? Tu kurwa coś nie trafiam, bo to tak jestem na podwyższeniu. Co jest? A nic nie mówię, a tutaj chłop z bazuką stoi przy O2. Naprawdę. Inni go nie zabija. Trochę smutne. Niemcy są. Ty, Bartek, masz hejki może w tym swoim czołgu? Ja mam hejki. Weź we mnie pierdolni, proszę. Jak tam dojadę, to spoko. W tę stronę. Nie wiem, już tak ginę. Trzy bazuki we mnie wjechały tam. O wow. Także well. Nie ma co zbierać. Na piechotę się na chwilę przerzucam, bo... Ilej. Ileś tam dojechać na górze. O, atakujemy te trzy. Ale bez sensu, że się kurwa zatrzymałem na kamieniu, nie? Mechanika, tak jest. Przecież kurwa, jak mogę na niego wjechać, to czemu nie mogę z niego zjechać, nie? Przed patch, coś nie wiem. Tym bardziej, że Pantera ma chyba dość pokaźne gąsienice i ten silnik, nie? Właśnie Pantera, która utknęła na kamieniu. Tak nie działa w HG. Tak nie działa w HG. No ja wiem, że w HG to nie działa, no ale realnie jakby, nie? Mówię. Nie lubię bazuk. Ja ciekawi są znerwione strasznie. I hate bazookas. Utasiarze siedzą po krzakach. Tak. Maila dostałem. Ja co chwilę z bazuki dostaję. Też przyjemnie? No. Nie powiem. Znaczy, że ja nie wiem jak działa na dobu. To jest absurd, bo ty się na jeden strzał puchawę zabrało, to jest absurd. Wiem, ta rzecz, że pan teraz spada na dwa hity z bazuki, no to prawda jest. Smutna prawda. Nie wiem, mnie tam trochę więcej wali. Znaczy zależy jak trafisz pewnie, nie? Ale przeważnie tak jest, że rozcyjemy testy, raczej też trochę dłużej grę w tę grę. Mam baret na czołgach zakładany. No. Zobacz, trzeba przeracować. To spada na czany. Nie wiem, ja tu raszuję rusków. Spoko, ja tu się zamiam rękę na niebo, widzę, że przybywają. To jak kolega był w tym, w Tygrysie Królewskim i strzelił do niego i jest to... Prawie całe HP mu zleciało, nie? Aha. Także... Popciąc. Dobra. No mam tu jakiegoś jednego ruska. Bo od mi się przed machem zatrzymał. Wszyscy do mnie strzelają, co tu się dzieje? Gość. W ogóle plus taki, tego hetera jest taki, że ma obrotowy machine gun na górze. To prawda. Jak miał 150 ammo, to był dobry, teraz tak słabo trochę z nim. Coś dostaje. Mogłeś wyciągnąć więcej fragów na kamień niż gościu, który był czołgisty. Tak, prawda. Dlatego ludzie w większości respili Hetzera i kurne... O, i czołg do strzelania. Zmieniali na tego, nie? Ale na MGT. Ależ mi kurwa pojechał, co? No, to jest kubelbaga. Pewnie jak strzelę w koło, to się wywróci. Gdzie ty jesteś? A nie, to tam. No, ale powiem ci, nie w tą stronę, nie? No, no. Oj, oj. Oj, już myślałem, że pod mapę mnie wrzuci. Bo musiałem być dziura w mapie, żeby cię wrzuciło pod mapę. O, to. Zdziwiłbyś się? Raczej nie. Właśnie. Ja coś raczej też. Że ktoś wchodził pod mapę i dostał bana za to. Od Reto. Ojoj. To jest Reto. Zamiast łatać bugi, to lepiej się zdebanować ludzi. Tak, tak. Tak samo z nikami. Jak ktoś miał nick z jakimiś customowymi różnymi znaczkami, nie? No. To banowali i musiałeś robić nowe konto. Albo musiałeś im wysłać ze zmianą nicku. Ale czemu? Zostałeś bana, musiałeś napisać do nich nowy nick.
i wtedy się odbanowywali. Ale głupie. No teraz kiedy to? Na początku lipca była afera, gdzie dużo osób dostało bany na 3 dni. Mark mi tu fragi zabiera, ty. I dwa permy poleciały, bo ktoś tam z wetów, z niemieckich, alty na forum robił, no. Sobie postawał, no sobie plusiki tam na forum. I w końcu robię coś takiego. A to był gość, który grał od początku gry. Okay. I wszyscy bronili go. I ci, co go bronili, dostali też ban na 3 dni. No, no i przyjemnie. No. To nie dobrze? Kłonie mi dupa. Ej, ja widzę, jak jest bardzo dużo czołgów na mnie. Ej, dam radę z M10-ką? Tu gdzie raczej, jak się nie będzie kłócić, to raczej nie. Jak się nie wbijesz na jakiś kamień... Kurwa, teraz kubelwagenem na kamień się wbiłem, nie? Serio? No nie. Kurwa, co to jest? Do wuja. Hirausy. No kręcę się na kamieniu normalnie. O, dobra, jadę. What the heck, po prostu. Czasami reto daje ci wygraną, czasami reto daje ci kamień. Tak. A czasami kamień daje ci reto. Ale Bóg nosi kamień. Co?! Typ jechał na rowerze, wjechałem w rower, to rower go zabił, czajcie, a nie ja. O, wow. To jest płot mechaniki, gier. Na przykład, niemiecki scout KRM, jak sobie z kolegą jeździliśmy. No. To on sobie wjechał w amerykańskie motorki i sobie ginęli ci Amerykanie. Aha. Oni jechali na czołówkę, żeby zatrzymać tego skautkara, a nie wiedzieli, że zawsze to taranuje, a nie motorek. Okej. Ta betka nieszczęsna. No. Kurwa, nie udało się. Jezus, jak to PPD teraz ścieka. Oj tak. Cieszę się, że ci ma CRPM. Pewnie to było stokowe. No. To ja w ogóle mam 15 na 6, a jestem na samym dnie tabeli. Jest 5 ryskich na punkcie. Jest Panther Fast, to dostaje. Więc miała fakty, że czołgi stoją u mnie. Ola. A, ktoś do mnie z karabinu strzela, do powodzenia. O wow, dostałem z min. Ej, gratuluję mojemu temu, maszynganiście, bo do mnie podbiegają z minami, a on nic nie robi. No a po co ma się męczyć, kurwa, myślałem, że się uda. Gratuluję mu. Logika graczy. Ja sobie tak myślę, my się wszyscy rzuciliśmy na B2, nie? A tam na tym C3 to taka lipa trochę się zrobiła. A dobra, bo on ammo nie miał. Nasze boty są dzielne. No ja wierzę, że im się uda, ale... Ja mam liczę twarz. O, i nagle 3 ryski. Jak fajnie. Dobrze, że mam milion kredytów, także nie będę miejscował na tym razie. Kurwa, T26 stoi przed tym, przed C3. Dobra. Muszę sobie skończyć, mnie zabili. Muszę sobie zrobić Niemca z jakimś antytankiem, bo przecież to jest... Tragedia. Ja bym się chodził, że nie będę zagrał. Jak nie będziesz grał z Niemcami tak ogólnie cały czas, to no. Pancerzek może być okej, okay, a jakbyś grał z Niemcami cały czas, to tylko bazuka. Okej. Bo bazuka ma największy damage. Aha. To, że niestety teraz... A co droższe? Na się w utrzymaniu? To jest to samo, co pancerzek. Aha. Może trochę drożej jest, to jest capture weapon. Pierwsze trzeba 500 tysięcy wybulić. Ej, tak trochę ich miażdżymy. Jeden czołg mam.
Jeden czołg jest na B2 w ogóle na tym, na side'zie. Może go, mogę go zasnipić stąd, jak dam radę. Bo no i tam wbiegają, widzę. Ja próbuję przejąć teraz 126. Dużo nim nie zrobisz. Wiem, ale bo i denerwuję ich trochę, nie? Przynajmniej. No ja po prostu dam trochę ludzi. Strzela jak przyjmuje. Co? Kaczka. Ło, bo ty jeszcze w ogóle stoi. Warto się ktoś tu do mnie strzela, wiesz? Pewnie kaczka będzie pewnie. Oj, za dużo czołgów. Jadą 3 czołgi. T-36 jedzie. U mnie na sajcie jest M2A6 chyba. O, za dużo. BT-7 to już. BT-7 i jeszcze tam jeden jest przy B1 jest, wiesz? B1 jeszcze jeden. Ale Rusy mnie odsaczyli, jakby na ich restwie. Ogólnie to oni nam trochę odbili, nie? Bo widzę, że B3 teraz jest brane. Wow. O wow, drugi M2. Kurwa. Który mnie Janek objechał. Mnie ma zabij. Mózg. On ma mózg, objechał mnie. Janek mnie zabił, no. Czołgami spamił. Kurwa mać. T26 stoi na górce od, na prawej pomoże stronie. Pomoże mi ktoś, bo przerwijmy się do boku M26. Chętnie, ale nie wiem gdzie ty jesteś. A tam, dobra, no co? Jaki M26 chyba? M2? Nie wiem. M22, dobra. A, już podobnie dobra. Ale chłop ma mózg, bo się przylepił do boku. Nie tak jak inni, to po prostu na mnie raszowali od przodu i by się wypracowali. Ten miał mózg, bo się przylepił do boku mojego prawego, ja nie mogę mu nic zrobić. No jeszcze jak cię zaczyna objeżdżać, to już w ogóle nie. Ja ale bym... wow, w końcu ktoś mnie pokonał. Ja bym zamknął linię trzy celną. Trzy czołgi przed B3. Przed B3? Tak, trzy czołgi. No spoko. Jadę tam. Ja jadę na C1 jak coś. Tam? Czym? Kubelwagenem. A, piechury, no jest dobra. No, jak się zamknie Ameryka, to będzie 20 ruskich. Także jeszcze zamknie. Dobra, ja pomogę z ruskimi, bo tam mają czołgi, a ja czołgi lubię niszczyć. Ej, w końcu mój hajter się daje. Myślałem, że właśnie ten. Gdzie masz te czołgi w tym B3? O, da, widzę. Robert, jak zlata? Że na samolot pójdę. On się ma kaczkę, akurat pod ciebie wybiegłem. O wow, dobra, 3 czołgi, jednak nie mam szans. Tak teraz po chwili namysłu. Kurde, ja sobie na tym C1 z tego Garanda strzelam. Ja w ogóle, czy to jest w ogóle możliwe, żeby od przodu Iryl przebił BT-7 Hetera? Nie jest możliwe. Jak Pantera od przodu za pół HP zajmuje BT-7. No ale w realu. To jest możliwe, odłamkami muszę cię zabić. W realu. Nie, ale przebijają mnie prosto w górną kulę. Kurwa maku! Nie przebić mnie przebił, bo jest pod kątem, ale mogę odpryski z pancerza ranić załogę. No ale peterami do mnie strzelają, no proszę cię. O, ostatni dostałem. No dobra, widzę, że C zamykamy, więc trzeba tutaj na B przyłożyć. Lewej tym hecerem ich tam. Daję. Nice. Kurwa. O, bazooka od tyłu, kozak. T26 pyska dostałem. Gdzie jest ta bazooka, co mnie od tyłu bierze? Dobra, nie wiem, czekaj, wyspię się na tego, na paterkę. Podjeżdżam tu. Dostałem z bazooki z tyłu i nad nim skąd? A
dobra, już widzę. Tutaj jest bazuka, tutaj w tym budynku. I tutaj? Ja też wiem, gdzie jest. Ile ty tam czołgisty masz po drodze? Bo ty nic nie mówisz. Czołgistów, piechurów, patrz to. No, ja się zająłem tą bazuką, to jest w budynku tam obok ciebie. Okej. Okay. Ona zginęła już, czy jeszcze stoi? No stoi tam ta bazuka. A, to niech se stoi. Ja go tu zamknąłem, wiesz? No, ale mam bazukę. Ale chyba nie ma ammo już. Tego wstawiam. Ja mam pajki, nie mogę zmienić na APC, bo mi się ładuje, ja mam działo zniszczone. Ty weź mnie osłania, ja naprawię sobie działo. Dobra. Bo tak nie mam jak przodować trochę. O, ale nie wiem czy to się uda, ty, bo tu kurna z każdej strony widzę do mnie wojem. Mi chodzi głównie o działo, bo jak przeładuję 5 godzin, to mi się nic nie uda. No dobra. Ciul do mnie z tego, z Panzerfausta, z którego strzela. Wiem, widzę. Dobra, chyba mam dział na pewno, dobra, mam dział. Dobra. Oj, w jajka mu strzeliłem za PCR-a, oj, oj, oj. A z górki strzela, skąd? Nie, z budynku, wiesz, strzelał. Ale ktoś z górki strzela czołgiem. A, to wiem, tylko nie wiem w którym miejscu jeszcze. Tam, oznaczyłem go. Okej. Okay. No to lecimy z nimi. No znowu mi działo zniszczył. Przodowanie 5 godzin. Pomógłbym ci, ale trzeba go najpierw dojechać. O dobra, dojechany. Tu jakąś bazukę słyszałem. Ale zabił mnie. Chyba w plecy. Pewnie bazuka. No. Cię obudził, kuźwa, bazukista pieprzony. No gdzie jesteś? A tutaj jesteś, dobrze, mam cię. Jeszcze jeden. Ale to jest czołgista, to jest lol. Tutaj. Uwaga, strzela. Dobra, nie żyje. Dobra, dzięki. Zabiłbym go szybciej, ale miałem APCR-a dołączonego. Spoko. Musiałem się na działko przełączyć. No właśnie, zajmę tymi czołgami po prostu. Jedzie czołgista. Znowu na B3. No ja sobie pojadę na tą górkę, co tutaj jest. Ameryka jeszcze żyje, wow. No żyją jeszcze, właśnie nie wiem jakim cudem, ale wydaje mi się, że przez to, że się skupiliśmy na tych ruskich, wiesz? Możliwe. To on na tym... Ale Rusy mają B3, człowiek też przycisnął to. No. Ej, znowu ktoś na tej górce. O 2 nam ktoś bierze w ogóle. Czegoś tam widzę. Nie, ja ślepy jestem. Trzeba podjechać na... O dobra, już nieważne. O 2 już nie. Neutralizat, także luz. Nie, chociaż... ja podjechałem tutaj. Okay. Na górkę fajną. Da, widzę haczoł. Oj, znowu kogoś w jajko trafiłem. Oj. Jak mi przykro. Nie, to nie jest czołg. Tam na górce to ty uważaj, bo tam wiesz, na kamienie to... tragedia. Boko, to mam hecera, nic nie stanie. Zobacz, o, T-18. Jak tam, on tam miał. Cięższe. Dobra, nie żyje. Ładnie, jeszcze jeden. Gaz do mnie podjeżdża. T26, dobra. Oh. Wybuch, nieważne. T26 podjechał na B3. Spoko. No i zaraz zrobię na niego przestrzał i go postrzelam trochę. Wiesz, nie, dobra, nie za budynkiem. Dobra, już zdech. Spoko. On i tak mi nic nie zrobi, nie? Bo tam panterką to wierzę, ale... Nie wiem, nie przebijało jakoś. No ale to w headserie to musisz się źle ustawiać. Bo przodu nie powinien ci przebijać. No ale moje działo na to nie pozwala. Żeby się ustawić pod kątem jakimś. No ja wiem, no ale może cię nie wiem, w bok jakoś dupią. No nie wiem, powiem ci. No przecież od przodu mnie normalnie przebijają BT7. No, to ta gra jest broken wtedy. Przecież headser wie ryby, a PC-ry blokowały, nie wiem co. Też jest w ogóle na B2, na B3. Ja muszę odjechać trochę, bo muszę się odleczyć.
Bo w sumie tu zabinki skoczę. Kołci mnie, żeby wjechać na B3 i przejąć, ale nie wiem, czy tak coś tam jest. Tracimy o 2 ogólnie, nie? No to mnie trzeba strzelać. Fest tracimy. Przejmowane, widzę ten plus. Bazuko strzałem. Widzę. Widzę. Chyba nie żyje. Mam jakichś czołgistów, bo ja to tak jestem trochę dalej od ciebie, więc... No właśnie zabiłem jednego. Okej. Znaczy ja nie chcę wjeżdżać ogólnie na B3, żeby nie dostać hita. No ja się domyślam. Więc tak zaposuję przed tym, że tam są listy, żeby zobaczyć. Albo w bazy, Tam się skarżą, że tak ciężko bronić dwóch punktów. To oni wiedzą o życiu. Nie, ja to zostaje na rozstawie drinków, słyszałem do wszystkiego, co się rusza. Ja niestety cię straciłem z widoku, wiesz, więc... No, ty pojechałeś tam na O2. Ja tu sobie stanąłem prosto przed te 3 dosłownie. Muszę trochę głębiej wjechać, wiesz. No dobra, widzę cię już teraz. Coś do mnie, coś tutaj strzela, taka mój, tak mój. Jakbyś coś widział, to oznacz, to będziemy dopić. Bardzo ty gdzie jesteś w ogóle, bo... Nie wiem, na razie chyba czołgów mi stawiają. Nie wiem, wiesz co, podejdę sobie na tą górkę między C3 i B3. A co mi były 3 czołgi? Dobra. A to już coś nie foką rozbił. O, Petriako. Czuję, że coś nade mną kurna. No bez pilota oczywiście. Wow. Ciągnął go z kokpitu, APCR. O, Maku widzę koło mnie panterą stanął, więc to już... Uczuję wszystkim, którzy będą biegli. Wy tam dwoma banderami stoicie? Tak. O, oh, wow. Tak jak wyjedzie. Bo ja sobie wjechałem na górkę, mogę strzelać. Ty, kto o, tu w tupę wjechał? Halo? Proszę mnie tu. Ten dziesiątka, co to jest? O Jezu, oni mają T-484-85. Motor koło mnie na blisko. O, 85. T-34 bo 85 obok mnie. Uszkodzony bardzo. Nie trafił we mnie. Znowu we mnie nie trafił. Spiedził tu przede mną. Dobra. Trafiłem go raz. T-485 mocno uszkodzony ode mnie. Raz dupnąłem mu pierścień, wierzy. Ale to się zdziwiłem, że zobacz. Tak patrzę, co to jedzie, patrzę. O, T-485, się zdziwiłem. Ja nie spodziewałeś się, kurde, tutaj mniejszego czołgu. Znaczy i tak go mocno obiłem peterem. Bo go znowu O2 przyjmują. A ja tu na C3 próbuję coś ogarnąć, ale ja nie widzę tego czołgu w ogóle, wiesz? Nigdzieś zniknął. Widzę, gdzie twój się pali, ale tam tego drugiego ni hurery. O2 przyjmują, ja prawie... Najgorsze jest to, że fabryczne mi się skończyły do tego, do KM-a. Ojoj. To tak trochę bida, nie? No. Teraz za PCR-ami trzeba strzelać. Ale długa bitwa. Lubię to. Nie masz haków do pantery? Nie mam. Nie wyekspiłem jeszcze. To tak. Jakże pod tym względem bida, nie? A jak tam jedzie w tym pionku, to tam bardziej, bo tam te 3485, nie? 76 zjeżdża za B3. Za B3? A widzę go, tak. No. Dostał raz. O, też jeszcze te. Pierścień wieży dotknięty. Ja mam. Dostał jeszcze raz. Prawa gąsienica poszła. Dostał 4. Dostał 5. Nie trafiłem, dobra. 6. Dostał po dziale. Niszczony. 7 strzałów w niego trzeba było walnąć? No, bez kitu. Pierdolę, ty. 3 strzały zdobyć. Jakaś bazuka do mnie strzela, nie wiem skąd. Ja popatrzę tylko te 4, 85 tam jest.
Bo się go boję. Tylko jest potarwa, co się biło. Stamtąd, kurwa. Gdzie? Skąd? Będę ostrzeliwał, dobra? Czołgista z pancerfautem biegnie. Tutaj, od boku. Nie wiem na niego przestrzału i to bardzo. Ale wiem, że biegnie, bo widziałem go. Tu chłopakom chciałbym pomóc, bo widziałem, że podjeżdżał piechur jakiś, ale... No sobie to. Ale dobra. Dobra. No nie, no działa, mam zniszczony, nie. Gdzie on jest? Weź tam oznacz. Znaczy ja go zniszczyłem tych typów. Strzela ktoś do mnie dalej z RPG-a, więc... Właśnie, gdzie on jest, to mogę go zobaczyć. Nie wiem. Tam gdzieś jest czołg. Problem jest taki, że nie widzę gościa, nie? Zniszczył mnie niestety działo, więc... Co to? Jako? Ta Petriaków. Że się pewnie rozbił, nie? Ogólnie to jakiś czołg stoi na C3. Bo to chyba nasza pantera jest. No. Przejęta. Jak dodam. Czy nie, czy to Maku tam siedzi, czekaj. Nie. To Maku, a ja mu po dupie strzelam. To. Jego to można. Jego można, nie? Tak przynajmniej. Ale najgorsze jest to, że ja nie widziałem w ogóle jego niku, nie? Nad głową. Ej, dobra, 30 sekund. No już, idźmy, myślę. Ładna bitwa. Grypki 55 zabójstw. Ja dużo za to zapłacę. O, ja też trochę płynę niestety. Pulił. Ja sam tą sukę. Wy dużo zapłacicie, ja to cały czas hecerem jadę. A teraz Petriakowa bym wyciągnął fajkami. No, widziałem niestety. I koniec. No, ja myślałem, że tylko Petriakowa jeszcze dupnę, ale... Ale welp. Dobra, to była ta bitwa. No dobra, 13 tysięcy. 5 tysięcy zapłaciłem. Zarobiłem 20. A ile zapłaciłem? 3500, nieźle. 10 tysięcy zarobiłem, spoko. Maku jest 15 kafli na plus. Ja mam 14 minus 3, no to 11 kafli to też nie mało w sumie. To też nie mało.